Witam witam na kanale Jack TV. Słuchajcie, no i co? O czwartej yy, godzinie czasu naszego Polskiego, Rosja yy, zaatakowała Ukrainę. Zaczęli yy, inwazję. No i cóż, no i niestety rozpoczęła się wojna. Wszystko jest teraz. Yy, jakby to powiedzieć w kropce, bo to nie wiadomo jak to będzie teraz wyglądało. Zauważcie teraz jedno, że no na razie jest tam wojna, zaczęła się teraz Rosja próbuje przejąć tą Ukrainę. Są militarne działania, okej. Okay. Tylko zauważcie teraz to, że mnóstwo no ja rozumiem, że trzeba Pomóc y, ludziom, cywilom, y, w tym, żeby. Y, bo to wojna nie jest niczym, y, niczym dobrym, tylko czymś, czymś najgorszym, nie złym, ale, y, jakby to powiedzieć, w, zauważcie, że teraz y, będzie mnóstwo pomocy Ukraińcom, będą y, wpuszczani do nas, do Polski. Słuchajcie, może być ich nawet 4 miliony, czy ile tam, ale jest jedno, jak tu do nas zostaną wpuszczeni, będą chcieli tutaj jakoś przybywać, będą przybywać, będą musieli jakoś zacząć za coś żyć, też jeść. To tak nie będzie, że będziemy wszyscy pracować na nich, a oni będą tu siedzieć. Zauważcie, że mnóstwo firm, pracodawców różnych będą przyjmować tych Ukraińców. Więc my teraz sami my będziemy mieć przejebane, bo gdy będziemy się chcieli o swoje domagać, czy o pieniądze, że za mało, że to i tamto, co ci powie taki pracodawca, to ja cię nie potrzebuję. Mam, mamy tutaj mnóstwo uchodźców yy, z Ukrainy, którzy potrzebują pracy i, i za każdą pensję pójdą yy, do pracy, żeby mieć przynajmniej yy, kasę. Także niestety, ale już nie będziemy mogli sobie za dużo yy, pozwolić. Tak to będzie wyglądało. Zobaczycie. Tak, yy, tak to będzie wyglądało. A poza tym yy, go wieczoru jak się kładłem spać hmm, dziwnie, dziwne takie yy, nie samopoczucie tylko takie yy, nie wiem jakby to nazwać hmm, odczuwałem coś takiego dziwnego i że coś, coś, coś nie tak coś nie tak jest i, nie be, i będzie nie tak no i, i to właśnie i to właśnie było to to, że, że właśnie yy, Rosja rozpoczęła to nad ranem naszego czasu o czwartej mm, godzinie, tą inwazję, tą yy, wojnę. I, I to już ja już to odczuwałem wczoraj yy, wieczorem. Tak czułem, że coś coś nie, nie, niedobrego będzie coś tak coś tak jakby w powietrzu, nie wiem czy w powietrzu, czy po prostu takie mam jakieś takie yy, odczucia miałem, że coś będzie nie tak, że coś się stanie, że coś się wydarzy, że coś jakby tak ten i, i właśnie to, to było to. Dobra. I to by było tyle. Także tutaj... Trzeba patrzeć teraz na to, że będziemy mieć dużo yy, uchodźców u nas, i to jest na 100%. M będą potrzebowali pracy. Więc yy, my, jako Polacy, nie będzie nam chciało się pracować za trochę mniejsze pieniądze, albo będziemy się o coś yy, 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 czegoś domagać, albo ten to, słuchajcie, to teraz będzie tak, że będą mieli kogo zatrudnić, będą mieli to w dupie. Także będziemy mogli mm, teraz uważać, niestety, na to, bo to już nie będzie takie fajne. No, oglądam teraz tak cały czas, pokazuję mu już nawet zwłoki na ziemi. Kurwa, jak no, Czołg Tu drugi. Kurwa, mać. Motherfucker. Kurwa. Dobra, słuchajcie. Także kończymy. Do zobaczenia. Zobaczymy dalej, jak to będzie wyglądało. Najgorsze to będzie, jak Rosja przejmie tą Ukrainę, i tutaj wszyscy będą się tak próbować pomagać, albo będą też mentalnie. Yy, odpowiadać na no to tak jak Rosja już powiedziała że niestety każdy każdy kraj który odpowie militarnie to oni yy, na to też odpowiedzą także no niestety ciekawe jestem czy to yy, rozpoczęła się taka trzecia wojna światowa gdzie tak naprawdę będzie czas pieprzeć z kraju hm. Och, dobra do zobaczenia. Jack TV żegna Was. Hejka.